Cześć wszystkim z tej strony Damianowski i witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale. Dzisiaj widzimy się po długiej przerwie serii oceniania kont widzów Brawl Stars jeśli chcecie zostać ocenieni, wszystkie wymagania macie w przypiętym komentarzu. Bardzo wszystkim dziękuję za 100 tysięcy na kanale. Lecimy razem po 200 tysięcy. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę pod filmami, bo każdy zasięg, który zrobicie i tyle ile z tego zarobię to więcej konkursów będę mógł dla was zrobić. Życzę Wam powodzenia, a jeszcze w tym odcinku oceniamy 10 kąt widzów Browsters. Kolejne 10 będzie w następnym odcinku. No to teraz pytanie: jak będzie wyglądało ocenianie? Przede wszystkim biorę pod uwagę archiwalne i aktualne rangi pucharki, ranga na masterach oraz statystyki 3V3, solo i duo. Zapraszam do oglądania. Pierwszą osobę wypadł na Michał Podłoga. 70 tysięcy pucharków, mam znajomych i Nick Hajmik którego teraz mamy 70 tysięcy pucharków. Jest oczywiście legenda dwójka z rankingowego: 15 900 winów na trójkach, 1500 na solo, 2000 na duo. Czy jest jakaś piąta ranga archiwalna? Nie ma, ale ma wszystkich zedmiarzy. No to sprawdźmy: 1250 pucharków na serdżu, i potem reszta 1100 na Iw. Janet, Basty 1060 i zobaczmy dalej jak wszystko się prezentuje, kogo masz najniżej. Trochę jest tych e, tier maxów, a najmniej ile masz to na samie 470 pucharków. To konto, które będę mógł Ci ocenić, dam Ci 7,5. Na 10 jako pierwsze konto po długiej przerwie. Druga osoba w tym odcinku, 70 320 pcharków, troszkę więcej od Michał Podłoga. Jest legenda jedynka najwyższa z rankingowego, 8500 twinów na trójkach, 1800 na solo, 900 na duo. Nie ma żadnej 35 rangi, ale też masz wszystkich zadymiarzy i najwięcej pcharków masz na... Amber 1012 pcharków. Też masz trochę tych tier maxów, ale nie wszystkich. Tam jest jakieś 50 zadmiarzy. Najmniej masz na Tiku 540 pcharków, ale jest to na 28. randze. Wielkiego szału nie ma. Bez 35 rangi, bez mastera. No to mogę ci dać jedynie też 7,5 na 10. Trzecia osoba w tym odcinku: 76700 700 pcharków. Pierwszy master. Na rankingowym masz 3000 winów na trójkach, 2700 na solo, 1500 na duo, nie ma też 35 rangi, a masz konto od roku. Najwięcej pucharków masz na serżu na Czaku i na Bibi, ok, a najniższa jest to na Bel, 700 pucharków. Ocenkę jaką mogę Ci dać, no to masz ode mnie 8 na 10. Czwarta osoba w tym odcinku i teraz mamy Olusiaka. 47 600 pucharków, diament trójka najwyższy z rankingowego, 7700 winów na trójkach, 490 na solo, 2700 na duo. Brakuje ci dwóch zadymiarzy i najwyższa ranga jaką masz to jest dopiero na kolcie, która jest 43. Nie ma żadnego e, tier maxa, a najniższa ranga jest to na Charlie. 400 pucharków i 21 ranga. Ocenkę mogę ci dać tylko 6 na 10. Jeszcze nie połowa przed nami, a teraz mamy Roberta.pl 55 900 pucharków, Diament 1 z rankingowego, 5000 winów na trójkach, 1300 na solo, 2400 na duo, nie ma czystej piątej rangi, 1036 pucharków na Dzieki najwięcej, na Shelly, Angelo i na innych zadymiarzach są tier maxy. 18 ranga na Janet i tylko 340 pucharków. Konto nie jest wybitne, ale konto też nie jest słabe, bo też troszeczkę je popuszowałeś. No to ocenkę, jaką mogę Ci dać, to tylko 6,5 na 10 ze względu na rankingowy. Teraz jest połowa za nami i teraz wypadło też na XDDD. 35300 pucharków. Rankingowy Diament Trójka, ok. 2000 winów na trójkach, 1200 na solo, 550 na duo. To konto ma rok, więc też mało jest co popuszowane. Nie ma żadnej 35 rangi, ale jest jeden tier max, także e, gradki. Ale co widzę, no to pierwsza ranga na MAC. daje ci 4,5 na 10. No to teraz na siódmą osobę: Chiron7689, 30 000 parków, mniej od xddowego, e, ale jest mityk dwójka na rankingowym. Spoko. 5800 minut na trójkach 600 na solo 1100 na duo. Eee, konto od roku nie ma żadnej czystej piątej rangi eee, brakuje ci 800 zdmiarzy. najwięcej masz na Lili Leonie i na Cordeliuszu najmniej pucharków i najmniejsza ranga to jest na Rosie 10 ranga no też nie ma co za bardzo oceniać tylko 4 na 10. Jeszcze trzy ocenki kont do oceny Bro Stars 49200 pucharków Mityk trójka z rankingowego, troszeczkę lepiej od Chirona. 5900 twinów na trójkach, 1100 na solo, 700 na duo. No, konto chyba też od roku, jednak nie, od dwóch lat. Nie ma żadnej czystej piątej rangi. E, najwyżej jest na spajku Gaylu, Shelly i na Melody. Spoko, spoko. E, jak się dalej tutaj prezentuje z tymi rangami? No, Trakot na czystej piątej randze, ok. No, masz dwóch zadymiarzy, dopiero pewnie odblokowanych, Tombell i Otisa. No, konto też nie jest złe w porównaniu, jak ktoś mało grano to wiadomo, że będzie Mało, e, mało pucharków, tak to dostaniesz ode mnie. No, mogę dać szóstkę, jakby była legendarna, albo master na rankingowe. Dużo nie będę wymagał i też powodzenia w wbijaniu innych postaci. Przedostatnie konto do oceniania i już troszeczkę mamy lepsze konto w porównaniu do poprzednich 68 700 pucharków. Ok. E, Mitek, trójka z rankingowego 9300 minut na trójkach, 4000 na solo, 700 na duo. Nie ma żadnej, no na pewno, 35 rangi. A konto od 3 lat. Masz wszystkich zdmiarzy, i tutaj widzę, że RT wbity na tą archiwalną, częstą piątą rangę. Gratki, 1300 pucharków na RT, też yy, mało spodziewane, że ktoś będzie chciał tyle wbijać. Mamy greja 26 ranga, spoko, spoko. No to ocenkę jaką mogę ci dać, no to 7,5. Na 10. No i mamy ostatnią osobę do oceniania w tym odcinku: Janek. 65 100 pucharków. tych dwójka z rankingowego. Prawie 13000 minów na trójkach, 3000 na solo, 2200 na duo. Konto 4 lat, nie ma żadnej czystej rangi. Masz wszystkich z dymiarzy i tutaj widzę, że El Primo ma 1014 pucharków. Więcej nie ma tych tier maxów, jak się dalej tutaj wszystko prezentuje. No profesor, czy ty możesz przestać lagować, bo tak to już troszeczkę irytuje, jak mam dużo znajomych, bo tak to wcześniej nie lagowało, dajcie też znać w komentarzu widzowie, czy też macie czasami takie problemy. A dokańczając, jak dam radę szybko przewinąć, no to mamy Juju -Ju na 23 randze, to Melody na 36 randze, więc, no, jest progres pod względem ilości pcharków, a ocenę jaką mogę Ci dać, tylko 7,5 na 10. Brawl Stars niestety nie pomagało przy ocenianiu kont widów Brawl Stars, ale mam nadzieję, że jeśli chodzi o odcinek z oceniania, mam nadzieję, że Wam się podobało. że wziąć udział wszystko, macie napisane w przypiętym komentarzu. No i co? Trzymajcie się, do następnego, cześć!